Cześć, witam Was w odcinku, na który pewnie wielu z Was bardzo czekało, czyli tutorial chip tuningu 1.9 TDI. Bardzo wnikliwie czytałem Wasze komentarze i chciałbym pewne rzeczy sprostować. Otóż nie będę dzisiaj pokazywał, jak zrobić konwersję z MAFA na MAPA albo jak rozszerzyć diagnostykę do ładowania w takim starym aucie. To rzeczy bardziej dla doświadczonych tunerów. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak w sposób bezpieczny zrobić tak zwany chip tuning stage 1, czyli na seryjnych podzespołach bez nadmiernego wysilania jednostki napędowej. Powiecie, że to prościzna? Może i tak. Ale ci, którzy dopiero uczą się tuningować, lepiej niech się nie zabierają za te rzeczy trudne, a ci, którzy już to znają, po prostu sobie ten materiał oglądną z pewnym rozrzewnieniem i przypomnieniem, jak to kiedyś było prosto i fajnie. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest... Jest z nami Mateusz. No dobra, jak się tutaj znalazłeś? Trafiłem na Facebooku na konkurs autohelików. Miałem akurat taki samochód, który był potrzebny z tym silnikiem 1.9 TDI i zgłosiłem się do tego kursu. Poprosiłem znajomych o pomoc i jakimś trafem szczęśliwym wygrałem ten konkurs. Tutaj jest sterownik już programowany przez łącze OBD, więc nie będziemy musieli go wyciągać. Co też troszeczkę skróci pracę. Natomiast wszystkie inne sterowniki, te starsze w tych samochodach, oprócz dodatkowego czasu, gdzie trzeba kości wylutować, odczytać na programatorze i wlutować, pod względem programistycznym robi się tak samo, co Wam pokażę za chwilę. Na razie od czego zaczynamy? Diagnostyka. Zabieram się do roboty. Zaczynamy od rzeczy podstawowej, czyli patrzymy, czy są jakieś błędy. Na szczęście nie. Czyli jeżeli po trasie 500 km, a tyle przyjechał Mateusz, nie mamy żadnych błędów, to już jest dobrze. Zwłaszcza, że auto ma swoje lata i ma prawo mieć drobne dysfunkcje. Dalej. Zawsze sobie na biegu jałowym sprawdzam podstawowe parametry, takie jak na przykład kąt wtrysku. Proszę bardzo, kanał 00. Nastawy zablokowane. No kąt wtrysku 25. Przy tej temperaturze paliwa no nie jest to. Teraz wybierzemy. A FN-ka gdzie mamy? A niech to będzie. No jesteśmy w dolnym rejestrze. No nie jest źle. Mogło być lepiej. Wracamy dalej do diagnostyki. Proponuję sobie sprawdzić kanał 1, gdzie pokazana jest dawka. W tej chwili mamy odpaloną klimę, bo tu jest strasznie gorąco. Dawka 5,4 mg widoczna w drugiej kolumnie, o tutaj, przyzwoita. Jeżeli będziemy mieli tutaj 8 mg, znaczy się, że bardzo słabo działa układ wtryskowy, jest niewydajny, sterownik musi lać dużo paliwa, żeby utrzymać bieg jałowy, co może powodować no, kijowe przyrosty. Tutaj wydaje mi się, że jest to bardzo poprawne, zważywszy, że mamy auto już obciążone klimatyzacją. Sprawdzimy sobie też czujnik ciśnienia, czy pokazuje prawidłowo. Tak, pokazuje prawidłowo, 1020 mBarów, jak najbardziej bieg jałowy, może tyle być. Kanał 13, korekcja wtryskiwaczy. No i tutaj drobny problem. Widzimy, że wtryskiwacz numer 3 już delikatną ma odchyłkę powyżej 1 mg.
ale okej. Większość już tych samochodów tak będzie miała. To nie są nowe auta i do tego musicie być przygotowani. Podglądnę sobie jeszcze kanał 19, gdzie widać maksymalne wychylenie nastawnika. Po przekręceniu stacyjki słychać takie zzzz, to właśnie nastawnik maksymalnie zostaje wychylony. 4,46 V to taka średnia wartość, która pozwoli, myślę, nam przekroczyć 135-140 koni. Jeżeli by się wychylił ponad 4,5 V, no 140 byłoby pewne. Teraz, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, to co, testujemy. Pierwszy pomiar, bardzo dobrze. Natomiast jeszcze zrobimy drugi, gdzie sobie sprawdzę kąt wtrysku i temperaturę w kulerze, bo no zaczyna być ciepło. Żeby zastać program w tym samochodzie, programator podłączony pod złącze OBD, tam, w tamtym miejscu. Odpalamy. Czytać to będę byte shooterem. To jest sprzęt, którego, Boże, używam od 2007 roku. Jeden z pierwszych moich porządnych sprzętów. Weźmiemy sobie Volkswagena, bo to jest jeden diabeł. Passata 1.9 TDI i odczyt. Jesteśmy już w biurze i będziemy obrabiać plik, natomiast przepraszam za tą kamerę, ale chciałem Wam pokazać, jak to wygląda od środka, co się zmienia. Dobra, otworzyłem sobie plik. Plik w postaci dwóch kodowań. Czyli przypuszczalnie na tym sterowniku mógł pracować auto z manualną skrzynią biegów, jak i ze skrzynią biegów automatyczną. Podejrzewam, że kodowanie numer 1 będzie pod manual. Zaraz to można dosyć łatwo sprawdzić. Otworzymy to sobie w 16 bitach. I podpatrzymy, co tutaj możemy zmienić. Generalnie jest kilka głównych, kluczowych map, które decydują o mocy samochodu. Bardzo prosto w tym sterowniku podejrzeć to, kiedy otworzymy loga zrobionego na hamowni kanału 8. Tu mamy obroty w tym miejscu. Tu mamy dawkę limitowaną po pedale gazu. Tu mamy dawkę limitowaną po mapie momentu i dawkę limitowaną po przepływie. Regulacja po mapie momentu teoretycznie wystarczyłoby tylko ją podnieść o jakąś tam wartość. Wiem, że niektórzy robią plus 20% i tyle. Ale zobaczcie, i tak dawka po przepływomierzu 41 mg, jak i po pedale gazu na 44 mg de facto spowoduje tylko minimalny wzrost realnej mocy. Można by to oszukać i wielu tak robi, albo montując boksa, albo przestawiając mapę, która przelicza dawkę do napięcia nastawnika. Postaram się pokazać Wam, jak można to zrobić w sposób elegancki, schludny, z ładną kontrolą całej dawki, gdzie nie trzeba będzie po prostu dodać 10% tu i liczyć na cud. Co mi się nie podoba w tych logach? Kanał 11, doładowanie. Zadane 1948, natomiast realnie proszę zobaczyć, przy 2000 obrotów mamy 1700. Mało. Przy 2400 dopiero 0,8 bara realnego doładowania. Tak, to jest kwestia, podejrzewam, złego ustawienia turbiny bądź złej regeneracji. Nie chcę tutaj nikogo oskarżać ani palcem wskazywać, ale w większości wypadków te regenerowane turbiny tak działają. Minimalnie jestem w stanie w programie to poprawić, ale fizyki nie da się oszukać, jeżeli turbina ma na przykład za dużą muszlę sącą w stosunku do wirnika, bo kiedyś inny wirnik wjechał i ją obrał od środka. Cudów nie będzie, wydajności też nie. Lecimy z tematem po kolei. Mapa doładowania o wymiarach 10x16. Oś Y obroty, oś X miligramy. Łatwo spojrzeć, przy 45 mg 1950 milibarów zadanego doładowania.
mało. Mało, żeby efektywnie zrobić powiedzmy 130 parę koni. Ale też nie ma sensu modyfikować tego już tutaj od 20 mg, czyli dawce powiedzmy przy delikatnym położeniu pedału gazu przy 70 na godzinę. Po co turbinę zmuszać do większej pracy przy małych dawkach? Dlatego ruszymy tylko ostatnią kolumnę. I to jest błąd wielu tunerów. Ruszają doładowanie tam, gdzie nie powinni. A proszę pamiętać, że diesel zazwyczaj i tak pracuje na nadmiarze doładowania. Dlatego wszelkiego rodzaju boksy, rezystorki albo inne ustrojstwa dają ten efekt. I można powiedzmy dodać 20 koni, nie zmieniając doładowania, bądź tylko delikatnie. Okej. Przy 45 mg mamy już podniesioną dawkę doładowania. Fajnie. Lecimy dalej. To jest tak zwana mapa wysterowania zaworka N75. Wysterowanie zaworka N75 służy nam do bezpośredniego regulowania tym całym cięgnem od doładowania. Nasza turbina nominalnie pompuje za mało i zrobię coś, czego zazwyczaj nie robię w tych sterownikach, bo doświadczenie uczy mnie, że problem jest z drugą stronę, przeładowań po chipie. Tutaj mamy ewidentnie niedoładowanie, więc te wartości po prostu podniosę. Zwiększę wstępne wciągnięcie gruszki, licząc na to, że obudzimy turbinę odrobinę szybciej, no i uzyskamy trochę lepsze doładowanie. Oś obrotów, oś dawki. Dlaczego ruszam nawet to przy małej dawce? Szybciej ta turbina będzie się napędzać. Łatwiej będzie jej po dodaniu gazu od razu wejść na wysoką wydajność. Zwiększamy jeszcze parametr, który limituje procentowe wysterowanie tego zaworka. A niech to. Uzyskaliśmy około 10%. Lecimy dalej. Doładowanie oprócz dawki regulowane jest również w stosunku do ciśnienia zewnętrznego. W tym wypadku na osi X mamy obroty, a na osi Y mamy ciśnienie zewnętrzne. Całość ograniczona jest do 2150 mbar, czyli ciśnienia, które ja docelowo będę żądał od tej turbiny. Dlatego też nie będę tej mapy modyfikował. Ale niektóre rewizje starszych softów, powiedzmy tutaj, mają 100 mbar mniej. Wtedy też trzeba lekko liznąć. Teoretycznie doładowanie mielibyśmy zrobione, ale jest jeszcze jeden parametr limitujący maksymalne ciśnienie doładowania. Jest on ukryty w postaci jednobajtowego singla tak zwanego. Jeżeli się tutaj przyjrzycie, 1990. Jest to wartość ograniczająca maksymalne doładowanie. I chociażby w tamtych mapach byśmy mu dołożyli 1,5 bara, nawet 2 bary, 3, ile chcecie, sterownik nie pozwoli przepuścić więcej niż ten jeden singielak. Bardzo wielu tunerów położyło się właśnie w tym momencie, kiedy patrzyłem w mapy i widziałem 1-3 bara doładowania i to już prawie od najniższych obrotów, realnie i tak samochód szedł maksymalnie z doładowaniem realnym, około 1 bara. Wpiszemy sobie 2150, czyli tyle, ile ustawiliśmy w mapie regulacyjnej. Doładowanie mamy zrobione. Co teraz musimy dalej? Musimy ruszyć paliwo. Jest to mapa tak zwanego driver's wish, czyli życzenia kierowcy, a ja na to mówię mapa pedału gazu. Jeżeli przyjrzycie się w logach, pedał gazu maksymalnie od 50 mg schodzi do 43 mg przy 4000 obrotów. O, w tym miejscu. Jeżeli sobie otworzymy tą mapę, popatrzymy na oś obrotów, a tutaj mamy położenie procentowe pedału gazu, zobaczymy, że wszystko się zgadza. Przy 4000 obrotów mamy 44 mg. Jest to zdecydowanie za mało, bo będę chciał ustawić około 50 mg, więc co zrobimy? Ustawimy ostatnią oś
na poziomie 51 mg do prawie 5000 obrotów. Ale żeby przyjemnie się tym autem jeździło, delikatnie ruszymy też niższe zakresy położenia pedału gazu. Powiedzmy o. Tak. Przy 70% wysterowania pedału gazu już będzie przy 2000 delikatnie czuć, że auto ma chipa. I to jest to, co klienci lubią najbardziej, że nie muszą tak wciskać pedału gazu. To jest troszeczkę oszukiwanie, bo ja mógłbym zrobić, tak ustawić tą mapę, że już przy połowie pedału gazu dawka byłaby pełna. Wtedy klient wsiada, muska gaz, auto wyrywa, wow. Ale nie dajmy się zwariować. Lekkie podniesienie w zupełności wystarczy do fajniejszego takiego odczucia mocy. Ale mapa pedału gazu to nie wszystko. To jest, jak widzicie na logach, jedna z trzech map. Druga mapa to mapa maksymalnego momentu, która w tym momencie pozwala nam puścić troszeczkę ponad 41 mg. No to zaraz zrobimy, że będzie więcej. Ciśnienie zewnętrzne, oś obrotów. Proponuję ruszać tylko te dwa rzędy. Dlaczego? Właśnie dlatego, że przy małym ciśnieniu zewnętrznym auto pojedzie wysoko w górę, wjedzie do tunelu, no nie sztuką jest podać pełną dawkę paliwa, tylko jak to silnik przyjmie. A będzie miał z tym problem. Dlatego ruszamy tylko te rzędy. Powiedzmy, dawkę ustawimy sobie na 50 mg w szczytowym momencie maksymalnego momentu schodzące na 48 mg przy 4000 obrotów. Mapa przepływomierza. Proszę bardzo, oś obrotów, a tutaj wskazania z przepływomierza. No w większości wypadków te przepływomierze są zjechane, turbiny mają podtarte łopatki, więc te przepływy są słabe. Możemy tutaj wpisać wartości w kosmos, auto poda dawkę jak wściekłe, natomiast efektem będzie bardzo, bardzo wyraźny dym z wydechu. Nie chcemy tego, dlatego postaram się ją dość delikatnie zmodyfikować. Tutaj dodamy sobie 1 mg. I powiedzmy od 800 mg przepływu podlejemy troszeczkę bardziej. Pozwoli to fajniej rozbudzić tą leniwą turbinę. Liczę się z tym małym bączkiem po dodaniu gazu, ale skoro turbina już na serii ma problemy z pompowaniem, no nie ukrywajmy. Cudów nie będzie. Nie będzie to jakoś bardzo ekologiczne. Ale na pewno będzie przyjemniej się jeździło. Zmienimy troszeczkę sobie dół. Przesuniemy do 4400 zmiany. Czyli generalnie ustawiam tak, że do 4400 będą wprowadzone zmiany. Powyżej 4400 obrotów auto będzie wracało do parametrów seryjnych. Do pełni szczęścia, mając zmianę. Powtarzam jeszcze raz. W limicie doładowania, w mapce sterującej zaworkiem odgruszki regulacyjnej, zmieniliśmy też mapę pedału gazu, zmieniliśmy mapę maksymalnego momentu, zmieniliśmy mapę przepływomierza, czyli dawki regulacyjnej po przepływie powietrza. No brakuje nam jeszcze dwóch rzeczy. To jest mapa, która ma na celu przeliczyć miligramy paliwa na napięcie nastawnika. Jest na to odpowiedni przelicznik, ale pozwolicie, że do potrzeb Stage 1 i takiego podstawowego nie będę go zdradzał. Natomiast podpowiem, że wystarczy tutaj kilkuprocentowa zmiana, powiedzmy przy 45 mg, czyli
trzy ostatnie kolumny, tak żebyśmy uzyskali około 4,5 V przy 4000 obrotów. Wtedy to jest maks nastawnika i maks maksymalnej mocy, którą będziemy w stanie wygenerować. Jeszcze troszeczkę liźniemy kąt wtrysku. Przerzucimy się na limiter od temperatury. Delikatnie go zmienimy. W przypadku kąta wtrysku nie widzę sensu za dużych zmian. Zwłaszcza jeżeli mówimy o stage 1. Na 40 mg kąt wtrysku przy 4000 wynosi 15 stopni. I nie będziemy tego za bardzo zmieniać. Delikatnie tylko liźniemy górny rejestr. Pozwoli to nam troszeczkę lepiej dopalić paliwo. No i może minimalnie podniesie moc, ale bardziej chodzi o zmniejszenie zadymienia. Oś obrotów, miligram. Dla 40 mg ustawiamy sobie powiedzmy 16 stopni wyprzedzenia przy 4000 obrotów i uważam to za wartość dla seryjnych wtrysków, seryjnej turbiny wystarczającą. Oczywiście ktoś się może ze mną nie zgodzić, natomiast ja tak robię od lat i to się sprawdza. Okej, to co? Chyba czas wgrywać, co? Program się już pompuje, natomiast taka podpowiedź dla początkujących. Odłączcie ładowarkę przy wgrywaniu. Skoki napięcia to jest duży problem. No i najważniejsze, przeliczcie sumy kontrolne w pliku przed wgraniem, bo inaczej możecie już więcej tego auta nie odpalić. Program zagrany, siedzimy sobie już na hamowni. Drobny teścik, znowu posłużę się telefonem. Wybaczcie, ale inaczej nie mam możliwości tego nagrać. Zrobimy tak. Proszę bardzo, dodajemy gazu. Mamy 50 mg w tym miejscu, mapa momentu, proszę. Było 41, jest 50, czyli dobre kodowanie ruszyliśmy. No i teraz czas na diagnostykę. Zapisujemy sobie logi. Auto jest już zagrzane, więc nie ma problemu. Chips 1. No to co, ile obstawiacie? Mamy 300 Nm, 137 koni, więc parametry poprawne, natomiast niestety dół do 2000 praktycznie biorąc zostaje seryjny i nie wiem co z tym fantem zrobić, znaczy w softie już zmieniłem, zaworek jest wysterowany lepiej od turbiny, natomiast ta turbina sama z siebie nie chce się obudzić i do 2000 no jest słabo. Możemy to minimalnie jeszcze zmienić poprzez zmianę mapy przepływomierza, czyli przy mniejszym przepływie powietrza podamy większą dawkę, ale skutkiem tego będzie puszczanie bąków, tak? Dopóki ta turbina nie dobije tego do ładowania, może być kopciuszek. Zaraz pogadam z Mateuszem i zobaczymy, co zadecyduje.
Mateuszu, i dobrze, i źle. Dobrze, bo mamy 137 koni, więcej raczej nie będzie, bo nastawik nam się zamyka i po prostu nie jesteśmy w stanie bez ingerencji mechanicznej podać więcej paliwa. Niestety do 2000 ta turbina jest leniwa. To jest to, co ty zauważyłeś, ja też już widziałem i nie za bardzo mogę z tym fantem nic zrobić. To znaczy, jeszcze mogę przelać go paliwem, wtedy puści bąka przy rozpędzaniu się. Pytanie, czy tego chcesz i czy to ci nie będzie przeszkadzało? Nie, sądzę, że nie będzie dla mnie to żadnym problemem. Okej, czyli troszeczkę jeszcze przelejemy go z dołu, natomiast nie oczekuj poniżej 2000 jakichś spektakularnych wyników na tej sprężarce. Gdzieś ktoś popełnił błąd i ona nie ma wydajności. No rozumiem, jest to niezależne od nas, więc dobra. Tak zostanie. To robię drugą poprawkę i hamujemy. Mateusz dał mi wolną rękę, czyli mogę troszeczkę tam paliwa jeszcze podlać. Liczę na to, że więcej paliwa z dołu spowoduje większą detonację, większe ciśnienie spalin, ta turbina szybciej się napędzi, szybciej osiągnie swoją wydajność i ten dół będzie lepszy. Natomiast, tak jak już mówiłem wcześniej, cudów proszę nie oczekiwać, taka sztuka. Ja Tobie dziękuję ślicznie, że tyle kilometrów przyjechałeś. Miło było Cię poznać. Bardzo się cieszę. Was, drodzy widzowie, zapraszam na naszego Facebooka i Instagrama, bo możecie wygrać właśnie albo darmowe chipsy, albo jakąś hamownię, albo inne konkursy. Ty podziękuj znajomym tam bardzo chyba. Bardzo dziękuję znajomym, którzy mi pomogli i bardzo polecam brać udział w konkursach. Naprawdę warto, ciekawa przygoda. A jak się jechało? Fajnie, trochę ciężko, trochę słaba pogoda była po drodze na początku, ale daliśmy radę. No teraz w tą stronę podróż będzie krótsza i przyjemniejsza. Przynajmniej taką mam nadzieję. Na pewno. Do zobaczyska jeszcze raz. Miło dziękuję było. Bardzo. Cześć. I jak to wygląda dla Was? Jest to w miarę logiczne, proste i przejrzyste? Mam nadzieję, że tak. Zacznijmy od tego, że ja pracuję na programie typu Winalls, gdzie wiele typów programów trzeba własnoręcznie obrabiać. Natomiast na necie istnieją gotowe programy, które tego typu sterowniki pięknie same rozpisują i nawet zmieniają pewne parametry. Ale ja wolę troszeczkę się bardziej pomęczyć, większą możliwość później pogrzebać. Dobrze, w uproszczeniu. Pamiętajcie o tym, żeby zmienić mapę do ładowania, bo jest ona jedną z istotniejszych map, która pozwoli nam dmuchnąć więcej powietrza do cylindrów. Tutaj też zmieniliśmy wysterowanie zaworka N75. Dlaczego? Leniwa turbina. Chcieliśmy szybciej obudzić. Następnie, kiedy mieliśmy doładowanie już ogarnięte, ruszyliśmy mapę pedału gazu. Następna w kolejce była mapa momentu, ale nic by to nie dało, gdybyśmy nie ruszyli mapy przepływomierza. W tym wypadku dość agresywnie, nawet przy małych przepływach. Dlaczego? Tak jak mówiłem, leniwa turbina. Większa dawka paliwa szybciej ją troszeczkę rozbudziła. Najważniejsza mapa, mapa nastawnika przeliczeniowa. W sumie wszystkie inne zmiany moglibyśmy wyrzucić do kosza, a tutaj tylko dowalić 30% i auto i tak by wygenerowało sporą moc. Wolimy zrobić to kulturalnie, więc tylko delikatne zmiany na końcach kolumn. Mapa kąta wtrysku, delikatnie zmieniona, pozwoli nam lepiej dopalić większą ilość paliwa. No i to by było na tyle. Jeżeli się podobało, subskrybujcie, oglądajcie, dawajcie znać w komentarzach, odpowiem na Wasze pytania. Jeżeli chcecie inne tutoriale, no może coś tam zrobimy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczyska niebawem. Pamiętajcie o Nissanie. Oglądajcie nasze wcześniejsze odcinki. Trzymajcie się. Cześć!